ponieważ do dobrego przeżycia rekolekcji niezbędnym jest przystąpienie do sakramentu pojednania, czyli do spowiedzi świętej. Dlatego w pierwszej części tego drugiego rozważania rekolekcyjnego chcę poświęcić kilka słów, abyś ty, drogi młody przyjacielu, mógł dobrze przygotować się do tego wydarzenia, jakim jest niewątpliwie spotkanie z miłosiernym Bogiem, kochającym Ojcem. Pan Bóg chce unicestwić wszystkie nasze grzechy, jeśli tylko za nie żałujemy i chcemy zerwać z nimi. Po dobrze odbytej spowiedzi zaczynamy bowiem nową kartę życia. Człowiek nie musi oskarżać się przed ludźmi. Tylko Bóg ma prawo do naszego szczerego wyznania, ponieważ darem za przyznanie się do popełnionych grzechów jest przebaczenie i przyjęcie nas za swoje dzieci. Po otrzymaniu rozgrzeszenia Pan Bóg nigdy nie wróci do wyznanych przez nas grzechów, nawet na sądzie po naszej śmierci. Aby jednak tak się stało, należy dobrze przygotować się do każdej spowiedzi. Przejść jakby 5 kroków, znanych z katechizmu z pewnością pod nazwą 5 warunków dobrej spowiedzi. 5 warunków sakramentu pokuty, żadnego przy tym nie pomijając. Pierwszym warunkiem dobrego przeżycia sakramentu pojednania jest rachunek sumienia, czyli nic innego jak przypomnienie sobie grzechów. Można też powiedzieć inaczej, że w rachunku sumienia chodzi o to, byśmy przypomnieli sobie, uświadomili sobie, jak często w naszym życiu posługujemy się różnego rodzaju maskami, jakie przyjmujemy pozy, byle tylko nie pokazać prawdziwej naszej twarzy, byle tylko nie pokazać, na co tak naprawdę choruje nasza dusza. Rachunek sumienia najczęściej czynimy w oparciu o dekalog, czyli 10 Bożych przykazań, ale jest też inny sposób. Można to zrobić w odniesieniu swoich relacji do Pana Boga, do drugiego człowieka, czyli bliźniego i wreszcie do samego siebie. I w tej perspektywie popatrzeć na swoje życie, jakie ono jest. Drugim warunkiem jest żal za grzechy, czyli mamy szczególnie żałować za przewinienia w miłości do Boga, za to, że poprzez nasze postępowanie, często złe, nieodpowiedzialne, obraziliśmy Pana Boga i zerwaliśmy z Nim kontakt, przyjaźń. Pamiętajmy, czyniąc żal za grzechy, o zachowaniu Ojca z przypowieści o marnotrawnym synu. Tym miłosiernym ojcem jest Bóg. On nigdy nie odwraca się od nas i zawsze nas kocha. Czeka, aby każdy z nas powrócił w Jego kochające ramiona. Aby tak jak syn marnotrawny zastanowił się nad swoim życiem, swoim postępowaniem. Uznał swój grzech i wrócił w ramiona Boga. Trzecim warunkiem jest postanowienie poprawy.
Ważne jest, aby w swoim sercu, w swojej duszy powiedzieć Panu Bogu o swoich pragnieniach, że chcę być lepszym człowiekiem, że chcę unikać tego czy innego złego postępowania, unikać grzechu. I po spowiedzi, z Bożą pomocą, podjąć konkretną pracę nad jedną sprawą, która sprawia mi największą trudność. Nie chodzi o to, żeby poprawiać się od razu ze wszystkiego, bo tego tak naprawdę nie da się uczynić. Ale po kolei. Najpierw jedna sprawa, która jest mi najbardziej, która mi najbardziej ciąży, z której chciałbym się poprawić, co chciałbym zmienić w swoje życie, a gdy mi się to uda, dopiero następna. I tak po kolei. Nie wszystko od razu. Czwartym warunkiem jest szczera spowiedź, czyli wyznanie swoich grzechów Bogu, niczego nie zatajając, niczego starając się nie pominąć. I nie trzeba bać się spowiedzi, bo kochający Bóg czeka na nas, czeka na ciebie, abyś przyszedł do Niego ze swoimi słabościami, swoim grzechem. On chce ci je przebaczyć. Ty ze swej strony musisz uczynić mały, a może i duży krok, jakim jest szczere przyznanie się do swoich grzechów przed Bogiem. I wreszcie piąty warunek to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Wiadomo, że jeśli kogoś skrzywdziliśmy, powinniśmy to zło naprawić, przeprosić, oddać zabraną rzecz. W stosunku do Pana Boga najczęściej jest to spełnienie jakiejś praktyki religijnej, odmówienie jakiejś modlitwy, przeczytania fragmentu Pisma Świętego. Jest to tak zwana pokuta, wyznaczona nam przez księdza, przez kapłana, kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania. Moi drodzy, każdy stopień jest ważny w tej budowli. Można by powiedzieć, że czyniąc te warunki dobrej spowiedzi, wchodzimy jakby na poszczególne szczeble drabiny, idąc w górę, a więc w stronę nieba, w stronę Pana Boga. I dlatego tak ważny jest każdy stopień w tej budowli, bo gdyby któregoś zabrakło, reszta się rozpada, nie ma sensu, do niczego nie prowadzi. Pamiętajmy o tym. Bóg jest miłosiernym Ojcem. On nigdy nie odwraca się od nas i zawsze nas kocha. I czeka, aż my zawrócimy z drogi zła, z drogi grzechu i oddamy się w Jego miłosierne ręce. Moi drodzy, powiedzieliśmy sobie w pierwszym rozważaniu rekolekcyjnym, że otrzymujemy wiele darów od Pana Boga. Jeśli otrzymuję jakiś dar, mogę z nim zrobić to, co zechcę. Mogę w stosunku do tego daru zachować się między innymi tak. Mogę wziąć dar bez podziękowania, tak jakby mi się coś należało. Drugi. Mogę wziąć
to, co ktoś mi ofiaruje. Biorę, niszczę, rzucam w kąt, bo jest to mało ciekawa rzecz, mało ciekawy przedmiot. Są ciekawsze rzeczy, mnie to nie interesuje. Ale mogę też wziąć ten dar, który ktoś mi daje, z wielką wdzięcznością. Biorę, dziękuję i staram się z tego daru zrobić użytek. Staram się go wykorzystać na tyle, na ile potrafię. Otrzymaliśmy od Pana Boga różne dary. Wiemy już o tym. Ale co z nimi czynimy? Człowiek często źle wykorzystuje dary otrzymane od Boga, gdyż grzech zranił nasz rozum, naszą wolę i sprawił, że często zamiast dobra czynimy zło. I Bóg w odpowiedzi na tę sytuację daje nam kolejny swój dar, dar niesamowity. Daje nam swojego Syna, żeby naprawił to, co zepsuliśmy. Wiemy dobrze, że często zepsute są nasze ręce, podbieramy innym ich własność, niszczymy czyjąś własność, używamy przemocy wobec innych. Wiemy często i dobrze, że zepsute są nasze oczy. Patrzymy na złe rzeczy, filmy, obrazy zabijania, gdzie nie liczy się życie ludzkie. Patrzymy zazdrośnie, złośliwie, nie widząc nic poza czubkiem swojego nosa. Wiemy dobrze, że często zepsute są nasze nogi, bo nie prowadzą nas po dobrych drogach. Nie prowadzą nas drogą Bożych przykazań, ale często schodzą na manowce. Chcą iść jakby na skróty, o których mówiliśmy w pierwszym rozważaniu rekolekcyjnych. Rozpychadło, obojętno nudy. Wiemy dobrze, że często zepsute są nasze uszy, kiedy nie słyszą próśb o przebaczenie i przeproszenie, nie słyszą próśb rodziców, nauczycieli, młodszego rodzeństwa, kolegów, koleżanek, rodziny. I wiemy dobrze, że często zepsute jest nasze serce, które jest chore, bo jest samolubne, zachłanne, niezdolne do przebaczenia, wdzięczności czy przeproszenia. Kiedyś na rekolekcjach dla młodzieży, aby zobrazować i lepiej zrozumieć, na czym polega zło, młodzież przygotowała pantomimę. Polegała ona na tym, że na środku kościoła przed ołtarzem stał chłopak, a wokół niego chodziły dziewczęta, trzymając w ręce taśmy z różnymi napisami grzechów. W geście wyrażającym pokusę podawały mu kolejno koniec taśmy. On sięgał po taśmę, wpadając w sidło. Ponieważ taśma z widniejącym napisem grzechu owijała się wokół niego, blokując coraz bardziej głowę, szyję, ręce i nogi. Stawał się owinięty jak mucha w pajęczynie. Coraz mocniej był związany, ściśnięty, zniewolony. To zło całkowicie go zniewoliło. Nie mógł już nawet potem wstać. Przewrócił się, leżał przed ołtarzem. Był to bardzo przemawiający obraz, który uświadomił wszystkim, że zło, grzech, to nie tylko obrażanie Pana Boga, ale przede wszystkim to całkowite zniewolenie człowieka. Popatrzcie, drodzy, gdy ktoś jest tak w cudzysłowie obandażowany,
jak ten chłopak z pantomimy. Czy może swobodnie wybierać, gdy żyję w grzechu, nie potrafię już wybierać dobra. Łatwo mnie za to skierować na złą drogę. Nie potrafimy sami sobie zdjąć tych bandaży, zdjąć swojego grzechu. Tylko Jezus może to uczynić. I Jezus czyni to dziś w momencie, gdy przystępujesz do sakramentu pojednania. Dlaczego może to uczynić? Bóg widzi i wie, że tak naprawdę nasz grzech szkodzi nam samym, bo czujemy się źle, kiedy jesteśmy źli. Czynimy zło, którego nie chcemy i to jest wiele razy silniejsze od nas. Nawet nie wiesz, co cię tak pcha, żeby dokuczyć innym. Mój rozum, wola, moje serce, moje oczy, ręce, nogi czynią zło. Jeśli ktoś postępuje źle, co mu się za to należy? Oczywiście, należy mu się kara. Popatrzcie teraz uważnie na krzyż. Na ten, który stoi w waszym domu, może zawieszony na ścianie, na półce. Zamiast naszych rąk są przybite Jego ręce. Zamiast naszych nóg Jego stopy. Na głowie korona cierniowa. Jego serce przebite za nasze grzechy. Dlaczego to zrobił? Bo Pan Bóg chce być blisko nas. Bo chce, żebyśmy już nie cierpieli. Dlatego dał nam swój największy dar, swojego Syna, aby to On poniósł karę za nasze grzechy. Skąd wiemy, że Jezus naprawdę zwyciężył nasz grzech? Że jest silniejszy od naszej słabości? Dlatego, że zmartwychwstał. On jest zwycięzcą grzechu, piekła, śmierci i szatana. Drodzy młodzi, w większości gazet, które według zamierzeń ich wydawców są przeznaczone dla młodych ludzi, na przykład Bravo, Twist, Popcorn i tym podobne, a które być może wielu z was czyta, znalazłem wiele próśb o porady. A kto z was spytał choć raz: Panie Jezu, jak mam sobie poradzić z moimi sprawami, ze swoimi kłopotami, problemami ze szkołą, z kolegami, z rodzicami? Bóg chce, byś traktował go jak prawdziwego przyjaciela, przed którym szczerze mówisz o swoich sprawach. Jezus przez swoje życie, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie pokazuje nam pełną prawdę o człowieku. Kim naprawdę jestem i skąd jest we mnie tyle dobra? Nie zostawaj z pytaniami sam. Szukaj odpowiedzi. Nie daj się łatwo oszukać. Otworzyć gazetę? A dlaczego nie otworzyć również Pisma Świętego? Jezus nigdy nie kłamie, nie zwodzi. Chce nas prowadzić. Chce, żebyśmy zaufali tej prawdzie, którą jest On sam. Nikt z nas nie lubi być okłamywany, ale prawda czasami bywa ciężka. Wypowiedzenie jej wiele kosztuje. Niektóre rzeczy robimy z głupoty, a potem trudno się nam do nich przyznać. Wtedy zaczynamy kombinować i tak jedno kłamstwo rodzi drugie. I po co? Jest tylko gorzej. Miało być lepiej, a jest gorzej. Nasz wielki rodak, papież Jan Paweł II, w
W swoim pielgrzymowaniu po kuli ziemskiej spotykał się z przedstawicielami wszystkich kontynentów, ras, stanów, różnego wieku. Papież słuchał tego, co mówili ludzie o sobie, szczególnie młodzi, jakie problemy ich trapią, na co chorują. Na te ludzkie niepokoje proponuje jedyne lekarstwo, jakie może uleczyć wszystkie bolączki człowieka. Przypominał każdemu człowiekowi, każdemu z nas. Bóg cię kocha, Chrystus cię kocha. W swojej encyklice o Bogu miłosiernym przypomniał obraz Boga Ojca namalowany w Ewangelii według świętego Łukasza. Ojca pełnego miłosierdzia i przebaczenia w odniesieniu do marnotrawnego syna. Tym synem jesteśmy często my sami. Często bowiem dyktujemy Panu Bogu scenariusz naszego postępowania. Narzucamy naszą wolę. Nie pytamy, co Ty proponujesz dla mnie, Panie Boże, lecz ciągle mówimy, tak chcę, tak zrobię, to mi się podoba. W tym wymuszaniu na Panu Bogu naszej woli okrutnie się zmieniamy, stanowiąc zagrożenie dla samych siebie i dla otoczenia. Przychodzi taka sytuacja w życiu, że za przykre doświadczenia, skomplikowaną sytuację, nałogi, winimy Boga. Jego oskarżamy, mówiąc, Bóg odwrócił się ode mnie, Bóg o mnie zapomniał. Pan Bóg przypomina, czyż może matka zapomnieć o swym niemowlęciu? Choćby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Pan Bóg jest niezmienny w swojej postawie do człowieka. Bóg cierpliwie czeka na moment refleksji z naszej strony, na przemyślenie naszego dotychczasowego życia. Mamy przyjąć postawę marnotrawnego syna, który doświadcza przegranej w życiu, do której doprowadziła go realizacja swojego przepisu na życie. Musimy stanąć nad korytem naszych uzależnień i wad, by zdecydowanie powiedzieć, koniec. Trzeba wrócić do Boga Ojca i powiedzieć, Ojcze, przebacz, zgrzeszyłem. Decyzję przemiany mojego życia opieram na fundamencie Twojej miłości do mnie i niezmiennej postawy. Bóg dał nam ręce do tworzenia, dawania i przyjmowania. Ręce do kochania i pomocy. Ręce, by chroniły. Bóg dał nam ręce, ale myśmy użyli je, by niszczyć. Ręce stworzone do miłowania nienawidzą. Ręce stworzone do dawania rabują, kradną. Ręce dane, by pomagać się, odżegnują. Ręce, które miały ochraniać, atakują. Bóg wyciągnął swe ręce pełne miłości do świata, który niszczy sam siebie i objął go rękami uzdrowienia, ale my przybiliśmy go do krzyża, mówiąc, zostań tu, nie potrzebujemy ciebie. Lecz on nie pozostał na krzyżu. On żyje. Jego zabliźnione dłonie otwarte czekają, pragnąc, by każdy mógł przyjść do niego. Bóg ma ratunek dla znękanego stworzenia. Jest nim Jezus Chrystus. Co z nim uczynisz? Spróbujesz nie usłyszeć go? Spróbuj nie widzieć. Prawda jednak pozostanie zawsze ta sama. Czy chcesz go przyjąć, czy też odrzucić? Wybór należy do ciebie. Możesz zachować swoje życie dla siebie, ale możesz je także powierzyć Bogu.
umieć się przyznać i prosić Boga o pomoc, to czasem bardzo trudne. Ale tylko tędy jest wyjście w tych dzisiejszych niełatwych czasach. Pan Bóg wyposażył każdego z nas w sumienie. Pozwól, drogi młody przyjacielu, by ono przypominało ci, kim masz być. Na zakończenie tego drugiego rozważania chcę wam zadedykować pewną opowieść. Przez pewne lotnisko na Dalekim Wschodzie przeszła ulewna burza. Pasażerowie przebiegali w pośpiechu płytę lotniska, by dostać się na pokład samolotu, który czekał gotowy do odlotu. Pewien przemoczony do szpiku kości misjonarz znalazł sobie wygodne miejsce przy oknie. Miła stewardesa pomagała pasażerom w rozlokowaniu się. Nadchodził już moment odlotu i jakiś członek załogi zamknął potężne drzwi samolotu. Nagle ujrzano mężczyznę biegnącego w stronę samolotu. Spóźniony człowiek, ochraniając się swym przeciwdeszczowym płaszczem, zaczął mocno walić drzwi samolotu, prosząc, by mu otworzono. Stewardesa próbowała dać do zrozumienia przy pomocy gestów, że już za późno. Ale człowiek jeszcze mocniej zaczął się dobijać do drzwi. Stewardesa nadal starała się przekonać go, aby zaniechał usiłowań. Nie mogę, już jest za późno, musimy lecieć, powtarzała. Nic to jednak nie pomogło. Człowiek nalegał i stanowczo domagał się wpuszczenia. W końcu stewardesa otworzyła drzwi. Wyciągnęła dłoń i pomogła spóźnionemu pasażerowi wdrapać się na pokład. W pewnym momencie zaniemówiła ze zdumienia. Człowiek ten okazał się być pilotem samolotu. Drogi młody przyjacielu, bądź uważny w swoim życiu. Pomyśl, kto jest kapitanem twojego życia. Jeżeli Bóg, to nie pozostawiaj go na zewnątrz swojego życia.